Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie, witamy widzów. Zapraszamy na wspólną przygodę nad Środkową Odrą, na naszym stałym łowisku. Dzisiejszym celem naszej wyprawy będą Bolenie oraz Klenie i Jazie. Dobra, palimy silnik i płyniemy. Jeszcze 7 metrów i puszczamy kotwicę. Dobra, rzucę kotwicę. Mamy podwyższone stan rzeki. Główki są częściowo poprzelewane. Wytypowaliśmy pierwsze łowisko. Zalane trawki na szczycie. Być może tam będzie siedział klen jaś. Spróbujemy, będziemy tam posyłali swoje zestawy. Bierzemy poprawkę na wiatr. Dzisiaj mocno wieje z północy. Będzie nam znosiło wabiki. Też musimy to uwzględnić, gdy będziemy chcieli prosy przynęte tam, gdzie spodziewamy się ryb. Ja obrotówkę zakładam, tak, ona jest średniej masy. Być może tam doleci, gdzie będę chciał. A ty co będziesz zakładał? Wiesz co, ja założę turbowira. Taka obrotówka handmade od kolegi. Dosyć ciężki. Dlatego założę, dlatego że ciężki jest. Żeby dalej rzucić. Ty, a na bolenie coś rzucasz? No mam zestaw boleniowy, ze sobą wziąłem, ale na razie jeszcze go nie wyciągam. Spróbuję tu najpierw za tym kleniem jaziem, ale być może też na tą obrotówkę coś może wyjechać, bo ostatnio jak idziemy na jazie klenie, to nam wyjeżdżają bolenie, przecież wiesz jak jest. Dobra, zobaczymy, porzucamy, może tutaj jakiś bolen też będzie siedział. Dzisiaj wieje północny wiatr, niestety wychodzi na to, że wieje nam w twarz, bardzo ciężko się łowi. Absolutnie nie można posłać przynęty tam, gdzie się chce. Coś tak skubało, przyciąłem, ale nie wiem naprawdę co to jest. Obrotówka cała na zewnątrz, bo czuję, że kręci się wirówka. Zaraz zobaczymy, podejrzymy co to za ryba. Klej. Pierwszy klenik w tym roku. Miał wykleń. Byś tylko nie wypiął. Chłopak. Jeszcze chwilka. Będzie nasz. Boję się go tak pewnie podebrać, bo żeby obrotówka nie wjechała w rękę, bo już takie coś mi się zdarzało w przeszłości. Lepiej chwilkę poczekać, żeby wymęczyć. O, jest kleń. Nieduży. Ale jednak frajda. Frajda z holu jest, z łowienia. Jest 30 kilka centymetrów. Więcej na pewno nie będzie miał. On tak delikatnie stuka w obrotówkę. Tak pyk, 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 pyk. Przyciąłem, no i siedzi. No, dobra. Do wody niech żyje. Oczywiście wypuszczamy ryby. Nowoczesne wędkarstwo wręcz wymaga od wędkarza, żeby ryby wypuszczać. Proszę bardzo. Klenik poszedł. Mamy przed sobą typową miejscówkę przy lekko podniesionym stanie rzeki. Zobaczcie sobie na jak to wygląda. Początkowo będę posługiwał się zestawem kleniowo-jaziowym. Zobaczymy, czy te ryby będą siedziały w tym napływie, który tutaj wygląda dosyć obiecująco. Jeżeli jajecia klenia nie będzie widać, wezmę zestaw boleniowy, poślę przynętę, ale najpierw musimy nasłuchiwać, czy w ogóle tutaj ta ryba jest. Miejscówki fajne, ale to jeszcze nie jest to, co powinno być. Jeszcze te ryby nie stoją, typowo takich późno wesennych i letnich miejscach. Trzeba szukać i to jest fajne spinningu. Wiesz co, wyciągam już zestaw kleniowy, kilkanaście rzutów wykonanych, ryby nie ma, ale dwa razy się chapnął boleń. Może warto spróbować właśnie za tą rybą. On cały czas się rzuca. Masz rację, ty założysz na bolenie? Wiesz co, zaraz ci pokażę, bo mam typowego topwatera, przynęta ciężka. Daleko lata, co jest istotne.
bo tutaj akurat wzdłuż główki, to musi, mamy ładny kawałek, żeby ją posłać przynętę, bo w to miejsce, gdzie akurat baloń chodzi. Poślę przynętę wzdłuż zatopionych traw, bo akurat stoimy na szczycie główki, to nie będzie przeszkadzało. Zminimalizuje ryzyko zaczepienia przynęty. Tempo zwijania przynęty średnie, choć tempo trzeba różnicować. Dostosowywać do warunku palącego na łowisku. Boleń na kiju. A szarpie. Delikatnie ustawiony hamulec, bo nie ma co ryzykować. W początkowej fazie holu. Teraz poszedł nurt. Jak zawsze zresztą. Skręcimy leciutko. Ładny boleń. Całkiem przyzwoity. Zobaczymy, jak siedzi. O, jest przynęta w pysku. Nie powinien zejść. Nie ma takiego ryzyka. Gwałtowne branie. Chodził na główce. Tomek mówił, żeby się przezbroić właśnie na bolenia. Czy przezbroić, zmienić zestaw. Troszeczkę się z nim wykłócałem, bo chciałem zechleniem porzucać. Ale zniosło nas na łodzi. I klniówki spalone. Ale się ustawiliśmy akurat dobrze na bolenia. Fajny, fajny, okazały boleń. Już ryba blisko. Będziemy ją zaraz wyciągać z wody. Też już zmęczony. Tak jak i ja. Ojej. I jest rybka. Jest piękna rapa. Prezentacja ryby. Taki oto boleń. Ładny, silny, gruby. Sprawdzimy długość ryby. 64 cm. 64 cm to już jest fajna ryba. Trzeba te ryby wypuszczać. Ona nie ma żadnych walorów kulinarnych. Nie jest smaczna. A wędkarzom daje wielką frajdę. A żeby bolenie były, naprawdę trzeba dbać o ich rybostan. Ryba zmierzona, oceniona do wody. Chwilę ryby natleniamy. Dobra, zmieniam miejscówkę. Trzeba szukać ryby w innych główkach. Ale warunki katastrofa. Naprawdę ten północny wiatr utrudnia strasznie mówienie. Boleń jest, widzę, że się wywalił. Więc co, Paweł, to dwa bolenie są. Bo jeden się uderzył, za chwilę po nim w innym miejscu drugi. Dwa bolenie? To co, dwa spawy widziałeś? Dwa różne spawy jednocześnie? Tak, no tak jak mówiłem, jeden i zaraz obok drugi. No to trudno, założę typowo boleniową przynętę. Sprawdzimy, może coś się uda wyjąć. Jest kolejny boleń. Szarpie. Masę jego trudno na razie ocenić, bo tu mówię, że nurt rzeki ciągnie. Ale taki sportowy widzę rozmiar. Niewielki kaliber jak na bochaczeńskie bolenie. Znowu nurt pomaga rybie. Działa na jej korzyść. I też nie było nie wiadomo jakich energicznych ataków na główce, ale od czasu do czasu coś się chapnęło. To przy szczycie główki, to tutaj gdzieś w pobliżu zalanych kamieni, traw. I znowu ustawiliśmy się równolegle do główki i przez warki przeciągaliśmy swoje przynęty. Hamulec lekko przekręca już, bo ryba bardziej zmęczona. Energicznych odjazdów rzeczy nie będzie, dlatego hamulec podkręcam. Szkoda, że biedny nie wie, że i tak wróci do wody. Dobra, podbieramy rybę, próbujemy bynajmniej. Unikajcie łapania za żyłkę, za linkę. O, proszę sobie spojrzeć, jak siedzi. Pięty lekko z boku. Spiło mu wargi, naszemu boleniowi. Ten to już naprawdę taki sportowy rozmiar.
Masa swoją ma, trochę tam waży. Szybka miara i ryba wraca do wody. 57 cm. Ostatni rzut oka na bolenia. Wypuszczamy. Natleniamy. Poszedł. W doskonałej kondycji. Dzisiejsza wyprawa tleniowo-boleniowa to zróżnicowane przynęty, co jest oczywiste. Na każdą z tych ryb używamy innych wabików. Przedstawię Wam wabiki, jakie będę używał do połowu boleni. Wachlarz przynęt jest oczywiście szeroki, arsenał do wyboru duży, ale będą to głównie przynęty powierzchniowe, bo takie łowienie głównie preferujemy. Mamy przynęty zarówno produkowane seryjnie, jak i takie wyprodukowane przez rękodzielników. Będziemy łowili na jedne i drugie. Będziemy je zmieniać w zależności od łowiska. Gdyby ryby nie chciały reagować przy powierzchni, oczywiście użyjemy przynęt, które chodzą głębiej, bliżej dna. No to przykład jednej z takich właśnie przynęt chodzących przy dnie. O, proszę. Jest wiosna, ryby powinny chodzić przy powierzchni i tam będziemy ich szukać głównie. No jednak powierzchniowe łowienie najbardziej nam do gustu przypadło. I tak właśnie łowimy. Na pierwszy rzut pójdą jednak przynęty rękodzielników, to płatery. Na przykład takie przynęty, tutaj jest założone na zestawie. Dzisiaj mocno wieje i musimy mieć przynęty, które mają swoją wagę, żeby daleko je można było posłać. Lżejsze modele niestety daleko nie lecą, ciężej je posłać tam, gdzie byśmy chcieli. Tleni jaść dzisiaj to głównie obrotówki, na takie przynęty najczęściej łowię. Z wobblerem nie chcę ryzykować, bo jest wysoki stan rzeki, zalane trawy, kamienie, no i prawdopodobieństwo, że taką przynętę zostawię jest dużo wyższe niż przy normalnych warunkach łowienia. W przypadku obrotówek oczywiście łowimy na przynęty rękodzielników. Dużo lepiej pracują, lepiej nam się sprawdzają na naszych wytypowanych łowiskach. Pomijając kwestię wysokiej wody, my łowimy głównie na obrotówki na naszym odcinku rzeki. W naszej ocenie te klenie jazie najlepiej reagują na właśnie tego typu przynęty. Jeszcze dwa słowa, zostawmy klenemy na łódkę. Ja mam kij o długości 213 cm, dobrze mi się mi operuje. Długość optymalna właśnie do łowienia z łodzi. Kowrotek użyty w zestawie to wielkość 2500, dobrze wyważa mi kij. Jeżeli chodzi o gramaturę wyrzutu, to górne CW jest określone na 7 gram. Wydaje mi się, że jest troszeczkę niedoszacowane, aczkolwiek przynętami w tym zakresie łowi się naprawdę bardzo komfortowo. Nasz pulen wynięty na nofil o średnicy 0,10 mm. Pamiętajcie o prawidłowym ustawieniu kołowrotka przy łowieniu kleni. Ja mam bardzo delikatnie ustawiony hamulec, żeby ryba przy braniu swobodnie sobie mogła wybierać linkę. Zbyt sztywne ustawienie kołowrotka będzie prowadziło do tego, że będą albo spady, albo ryba się będzie szybko wyczepiała. Słuchaj, a ty wolisz powierzchniowe łowienie, czy bardziej takie z dna? Wolę łowić powierzchniowo. Bardziej efektowne jest to łowienie. Aczkolwiek w określonych warunkach sprawdza się tylko łowienie z dna. Na przykład późnym jesienią, gdzie te ryby siedzą głębiej. Ważna kwestia przy boleniowaniu, szczególnie na pociągę. Prawidłowe ustawienie hamulca kołowrotka. Energiczne branie przy twardym nastawionym hamulcu. No, praktycznie 90% szans, że ryba zejdzie i zerwie lub zerwie zestaw. Skupcie się na tym, to jest bardzo ważna rzecz. Ja mam ustawione tak, że leciutko tylko ciągnę za plecionkę i sobie delikatnie wychodzi. Ryba. Przynęta wpadła do wody i od razu branie bolenia. Też nie jest może wielki. No ten to taki podwymiar. Szybciutko wyhaczymy rybkę. Delikatna operacja, nie ma co się spieszyć. Boleń wypięty, szybka prezentacja oraz podwymiar. Wymiar może ma delikatnie ponad. Wypuszczamy rybę.
Zestaw baleniowy, kij długości 240 cm, kołowrotek wielkości 4000, nawinięta plecionka 006, chrznica niby mała przy łowieniu balenia, jednakże wystarczająca do wyholowania całkiem sporych ryb. Mój zestaw pleniowy to wędka długości 213 cm, ciężar wyrzutu też od 0 do 7 gram. Troszeczkę akcja inna niż u Pawła, bo jest bardziej szczytowy. Kowrotek wielkości 2500 z nawiniętym nanofilem 0,10 mm. Tak jak Paweł wcześniej wspomniał, również mam bardzo lekko ustawiony hamulec. Musi to być, dlatego że wraz z prądem kręń bardzo mocno uderza czasem w obrotówkę i aby nie stracić zestawu i aby nie stracić ryby, to musi być ten hamulec ustawiony bardzo lekko i podczas holu dopiero wtedy można sobie nim zacząć operować. Jeżeli chodzi o zestaw baleniowy, wędka długości 230 cm, ciężar wyrzutu do 11 gram. Jest to delikatny zestaw podbalenia, ale mi w zupełności wystarcza, aby wyholować fajne sztuki. Kowrotek wielkości 4000 z linijką o średnicy 0,10 mm. Jak ci bolę weźmie, to od razu przykręcasz mu hamulec, czy jednak dajesz tam troszeczkę rybie czasu na to, żeby się wyhasała? Nie no, daję mu się trochę wyhasać na początku. Troszeczkę pochodzi na tym hamulcu, pójdzie w nurcik, pociągnie trochę ten hamulec, wtedy mu zaczynam podkręcać i delikatnie holować. Inaczej się tego nie da zrobić. Na sztywnym hamulcu, to wiesz, ryzyko masz cały czas, że w momencie uderzenia albo ci zerwie zestaw, albo kotwicę rozegnie, jeżeli będzie duży, nie? No tu się z tobą zgodzę, bo w przeszłości pamiętam, miałem tak zrobiony, tak ustawiony hamulec kowrotka, że generalnie miałem na beton, że przy braniu bardzo często miałem spady, a jak nie było spadu, to bardzo często zdarzało się to, że kotwice miałem porozginane. Jednak prawidłowo ustawiony hamulec w kowrotku to jednak jest klucz do sukcesu. No właśnie tego też doświadczymy, dlatego teraz robię tak, jak, a nie inaczej z tym hamulcem. Na przysiąganiu babika boleniowego, wiadomo, to najczęściej łowimy, gdzie szybko prowadzimy przynęty, ale zmieniasz też tempo tego ściągania? Wiesz co? Tak, kombinuję z tym prowadzeniem. Raz wolniej, raz szybciej. Powiem ci, że czasem to skutkuje na bolenia. Kończymy na dzisiaj naszą wędkarską przygodę. Niestety mi się nie udało dzisiaj nic złowić. Paweł złowił 4 balenie i jednego małego klenia. Tak więc dzień jest udany, mimo że ciężkie warunki, jeżeli chodzi o wiatr, bardzo źle się rzucało, ale jakieś rybki się zameldowały. Fajna przygoda na rybach. Już niebawem zapraszamy Was na kolejną wędkarską przygodę, a tymczasem się z Wami żegnamy. Do następnego odcinka. Cześć!